Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wybierzemy się po zakopane skarby do Ancient City i zbudujemy farmę płyt. Bo moim celem jest zdobyć wszystkie płyty w ilości co najmniej dwóch. I część już mam zdobytą w dwóch egzemplarzach lub nawet więcej i są to Pickstep, trzynastka i relik. Płyty, które mam już po razie to Mal, Cut, Meloi, piątka i Other Side. I brakuje nam Wait, jedenastki, Stal, Strat, Ward, Chirp, Blocks i Far. Jak widzicie, jest co zbierać, więc serdecznie was zapraszam. Zaczniemy sobie od zakopanego skarbu. W ten sposób powinniśmy trafić Meloi i Wade. Do tego wykorzystam delfiny, które po nakarmieniu rybą powinny nas zaprowadzić do zakopanego skarbu, a tak przynajmniej mi się obiło o uszy. Znalazłam więc delfina, nakarmiłam go i zaprowadził mnie do najbliższego braku skrzynki. Więc uznałam to za głupi sposób, tym bardziej, że mój świat ma prawie 4 lata, więc trochę aktualizacji już przeszedł i ma wiele, wiele bugów. Zwłaszcza na terenach, które odkryłam jako pierwsze, im dalej tym lepiej działa. W każdym razie, moim drugim planem było odkopywanie zakopanych skarbów z map i wzięłam te, których nie odkopałam i poleciałam sobie w ich stronę. Było to w okolicach miejsca, gdzie szukałam Sniffera, więc są to najświeższe tereny i powinno to jako tako działać, z naciskiem na powinno. Ale nie będę narzekać jeszcze, bo pierwsza skrzynka z tego planu była trafiona, tylko szkoda, że nie dała żadnej płyty, więc w sumie jedyne co mi dała to nadzieję, że zakopane skarby nie są aż tak popsute. Jako, że miałam problem w namierzeniu wraków, a spotykałam delfiny, to postanowiłam im dać szansę na nowych terenach. Podróż była intensywna, zresztą sami patrzcie na koordynaty. Delfin zaprowadził mnie do takiego zacnego miejsca i tu już wam daruję, bo skrzynki nie było, więc czas iść dalej. Znalazłam iglo, ale już zużyte, a w oddali rzucił mi się w oczy posterunek, więc do niego podleciałam. Co prawda spodziewałam się raczej tego, że skoro iglo było odhaczone, to posterunek też, ale ku mojemu zdziwieniu nie, a nawet wpadły mi trimy. Wzięłam sobie mapę do łapki i analizowałam wszystkie wodne tereny, żeby znaleźć statki i powiem wam, że jak leciałam tak kratka po kratce, to w końcu zaczęłam na nie trafiać. W ogóle powiedzcie mi, jaka jest logika w puszczaniu fajerwerek pod wodą? No nieważne, mamy pierwszą mapę skarbów i czas wybrać się na kolejne poszukiwania. I powiem wam, że znowu zgłucha. Coś jest nie tak z tymi mapami. Pewnie gdyby nie ta pierwsza, to bym już dawno odpuściła temat. Szukając kolejnego wraku, znalazłam podwodne ruiny. Ale jaja Sniffera tam nie znalazłam, więc wracamy do wraków. W kolejnym były tylko surowce, żadnej mapy, a w jeszcze następnym mapa już była. Skarb był nieco dalej niż poprzednie, ale warto czasem zaryzykować, bo tym razem odnieśliśmy sukces i po 3 godzinach szukania skrzynek mam płytę Wait. I to był moment, w którym uznałam, że nie ma szans, że będę zdobywać wszystko razy dwa, więc przechodzimy do czegoś dla budowniczych, czyli do farm płyt. I od razu was uspokoję, z redstone będzie tylko lejek i chwilowo tory. I jest to naprawdę banał do zrobienia dla każdego, więc zapraszam. W ogóle po powrocie do bazy powitał mnie Piglin i to już chyba któryś z kolei. Co wy na to, że zrobimy dla nich wszystkich cmentarzysko? Dajcie znać w komentarzu i lecimy z tą farmą. Wyszłam ze swojej bazy, bo coś, co wymaga obecności mobów, niestety nie może być w mojej bazie, bo zwyczajnie się tam nie pojawiają, bo wszystko jest doświetlone. Więc wybrałam to miejsce jako miejsce na powstanie farmy. Tutoriala nie będę wam robić, bo to nie jest moja konstrukcja. Do autora zamieszczam wam link i dorzucam wam jeszcze ciekawą wersję dla wersji Java, bodajże jest to w ogóle wersja zautomatyzowana. A tym razem łapcie speed build.
takie coś jest w pełni wystarczające, ale w moim przypadku musiałam to jeszcze jakoś udekorować. Tak, u mnie wszystkie farmy muszą być komponowane w otoczenie. Zaczęłam od stawiania fundamentów i rysowania kształtów obudowy. Jakiej obudowy? Zaraz zobaczycie, bo dałam temu miejscu mini lore. Wycięłam drzwi, obowiązkowo przynajmniej dwa wejścia, skoro mamy się tutaj użerać z mobami. Następnie podmieniłam kilka bloków na drewniane i dałam trapdora, którego zapomniałam dać wcześniej. Zanim przejdziemy do dalszej części budowy, trzeba najpierw wprowadzić do farmy szkieleta. Bo jak zapewne wiecie, kiedy creeper staje pomiędzy graczem a szkieletem, to powstaje płyta. Oczywiście po zakończeniu żywota creepera. Dlatego musimy wprowadzić tutaj szkieleta, żeby tak sobie stał. Dlatego ustawiłam tory i poszłam polować na szkieleta. W teorii nie jest to trudne zadanie, wystarczy poczekać do nocy, zwabić dziada do wagonika, wybić niepotrzebne moby wokół, żeby było w miarę bezpiecznie, potem upewnić się, że nic nowego się nie pojawiło, wtedy można popchać wagonik i szkodnik zamknięty. Następnie wlepić mu name taga, nazwę mojego Bob i tada! No, tylko że nie, tak działa magia montażu, a w rzeczywistości wyglądało to tak. Jak widzicie, trzeba było się trochę nagimnastykować, a wszystko psuły tony syna zbroi. Pomijając już to, że Bob kilka razy mi umarł, ale to nic w stosunku do tego, czego oczywiście nie nagrałam, ale pokażę wam skutki. No ale po kolei. Jak widzicie, creepery już czekają na swoją farmę, ale to jeszcze nie koniec i muszę jeszcze chwilę poczekać. Żeby szkielet miał lepszego cela, musiałam uwolnić go z wagonika. Mogłam też usunąć asekuracyjny daszek i przejść do dalszego dekorowania, a jego efekty prezentują się tak. Lore tego miejsca to opuszczona szopa, znajdująca się poza terenami mojej bazy. Tak wiem, głęboka historia. Ale zapraszam was do środka. Tutaj jest centrum, w którym stoimy i prowokujemy szkieleta. Tu jest szkielet, a tu jest wejście dla creepera i zapadnia. Ogólnie tą drogą go wabimy, on sobie wchodzi za nami, spada do zapadni i tam bije go szkielet. Całość jeszcze sobie udekoruję, ale to sama, żeby was już dłużej nie trzymać, żebyście mogli zobaczyć farmę w akcji. Mamy już noc. Prawie. Więc za chwilkę zobaczycie polowanie na creepery. Przygotowałam sobie bronię, jedzenie, fajerwerki, no i pozostało tylko czekać. Był pierwszy creeper, ale był za daleko, żeby go wabić, ale jak widzicie jest tam kolejny, więc zaraz się nim zajmiemy. Okej, trzeba czekać na innego, bo ten już nie wyjdzie z tamtej wody. Długo to nie zajęło, znalazłam kolejnego creepera i tym razem uważałam, żeby nie wpadł do tej wody. By the way, możecie zobaczyć, jak udekorowałam szopę. Dajcie znać, czy wam się podoba. Wracając do creepera. Chłop mnie troszeczkę zaskoczył, bo powinien wpaść do tej dziury, a poszedł dalej za mną i jak się domyślacie, tak nie powinno być, więc spróbowałam jeszcze raz, no i tym razem się udało. I tak to powinno działać. Aczkolwiek potem powiększę tą dziurę, żeby więcej nie było takich akcji. Widzieliście to? Chciałam zabić zombiego i podeszłam bliżej creepera i jak ten zaczął syczeć, to aż zombie uciekł. Dobra, jesteśmy w naszej konstrukcji. Jak widzicie, creeper nam nie wybuchnie, bo jest za daleko, ale szkielet już się na nas triggeruje i creeper bierze wszystko na siebie. Dzielny mężczyzna. I zaraz się jej bliżej przyjrzymy, tylko pozbędę się stalkera. No dobra, i co my tam mamy? Ano mamy to, że gra postanowiła zrobić nam na złość i pierwszą płytą, jaka mi wypadła, było... Wait. Więc cała pierwsza część odcinka jest w sumie... niepotrzebna. Nie polecam zbierać skarbów, są bezużyteczne. No dobra, łapcie speedrun tej nocy. Na ekranie pojawi się gdzieś skip, a jeżeli chodzi o kolejne noce, to będę wam tylko pokazywać loot. Ale nie pójdę w kinę tym razem. Przez całe 2 minuty będę wam czytać zagadki. A co? Odpowiedzi możecie pisać w komentarzach, a na koniec filmu będziecie mieli podane odpowiedzi. Zagadka pierwsza.
zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. Co to takiego? Zagadka druga. Co to jest? Małe, czerwone, trójkątne. Zagadka trzecia. Steve miał w szarkarze 3 złote jabłka, które rozdał 3 wieśniakom. Także każdy z nich dostał jedno jabłko, ale jedno jabłko zostało w szarkarze. Jak to możliwe? Zagadka czwarta. Jeśli 3 dzieci i ich 3 psy nie znajdowało się pod jedną parasolką, to jak to się stało, że żadne z nich nie zmokło? Zagadka piąta. Kilka osób miało za zadanie przeskoczyć ołówek, który leżał na podłodze. Nikt nie zdołał tego zrobić. Dlaczego? Zagadka szósta. Czy gęś może nazwać się ptakiem? Zagadka siódma. Jaki owoc ma nasiona na zewnątrz? Zagadka ósma. Dlaczego nie możesz trzymać zegara w więzieniu? Zagadka dziewiąta. Co znajduje się w środku Paryża? Zagadka dziesiąta. Co pozwala przechodzić przez ściany? Zagadka jedenasta. Kiedy księżyc jest najcięższy? Zagadka dwunasta. Dlaczego nos nie ma 12 cali? Zagadka trzynasta. Ile liter ma alfabet? Zagadka czternasta. Co idzie do góry, ale nigdy nie schodzi w dół? Zagadka piętnasta. Który miesiąc w roku ma 28 dni? Zagadka szesnasta. Mężczyzna, który stał na deszczu bez parasola i kapelusza, nie zmoczył ani jednego włosa na głowie. Dlaczego? Mam nadzieję, że Was nie zmęczyłam. Zobaczymy, ile osób w ogóle dotrwało do tego momentu. A jeżeli nie udało Wam się odpowiedzieć na żadne, to mam dla Was słowo klucz do następnego Hall of Fame i możecie albo napisać to słowo, czyli słowo klucz, albo dodać twórcę, która się za nim kryje. I powiem Wam tak, że to chyba będzie jedna z trudniejszych zagadek. Tu bardziej będziecie musieli wygooglać, a mianowicie możemy dać jako słowo klucz największa pizza w Minecraft na survivalu, a youtuber jest w ogóle z Ameryki, więc to tyle, co Wam mogę zdradzić. Życzę Wam powodzenia, bo no to jest trudne, bo to jest trudne do odgadnięcia. Dobra. Teraz weźmiemy się za korekcję tej zapadni, żeby teraz mieć pewność, że creepery tam nie wpadną. No i żeby tylko creepery swoją drogą. Dodałam jeden hopper, podłożyłam na niego pół blok, zalepiłam całą podłogę z powrotem, następnie powiększyłam zapadnię i możemy sprawdzić, czy teraz działa. Mamy już noc, mamy deszcz, możecie pozdrowić deszcz, mamy creepery i teraz działa. Tak prezentuje się lód po tej nocy. Z nowych płyt mamy stal, blocks, strat i ward. Kolejna noc przyniosła nam Meloi, które możemy całkowicie wykreślić. To samo z cat, mal i jedenastką, a z nowych mamy chirp. Dalej mamy warda do wykreślenia, stal, strat i chirp również. Kolejna noc to blocks do wykreślenia, więc zostały nam tylko 3 płyty. Far, 5 i other side. No i powiem Wam też, że polecam zrobić tą podwójną zapadnię, bo idzie zdecydowanie sprawniej, tylko uważajcie podczas przeskakiwania i już Wam opowiadam czemu. Oczywiście tego nie nagrałam, bo nie myślałam w tej sytuacji, żeby odpalać OBS-a. A mianowicie, jak wiecie, mam nową klawiaturę, która ma zupełnie inny rozstaw niż te, z których dotychczas korzystałam. No i prowadziłam sobie creepera, i nie wymierzyłam odległości spacji i wpadłam do tej zapadni. Szkielet zginął od tornsów, a ja w ostatniej chwili przed wybuchem creepera wyleciałam z farmy, więc musimy teraz upolować nowego Boba. Przygotowałam mu tory, poczekałam do nocy i zwabiłam go do wagonika. Tym razem szło to znacznie sprawniej niż za pierwszym razem, dosłownie raz, dwa i po krzyku. Podobnie jak wtedy, zabrałam wagonik i zamknęłam Boba 2. Tak zabudowałam się, żeby nic mi nie przyszło podczas transportu. Wiecie, jakby bezpieczność przede wszystkim. I ogólnie zaczęłam sobie biegać bez spodni, bo to na nich miałam te tornsy. No dobra, to lecimy aż złapię far i lecimy potem do Ancient City po Other Side i piąteczkę. Tylko jeszcze pokażę Wam, jak nowy Bob się sprawuje. Będzie na pewno słabszy, bo tamten miał enchant, ale najwyżej potem mu się coś zaklnie i wrzuci. No ale jak widać, idzie mu niestety dłużej, znacznie dłużej, aż nas dzień nastał. Nie no, żart, jest cięcie, ale jeżeli chodzi o płyty, to far dalej nie ma, więc będę Wam skipować noce, aż wpadnie. I w sumie wystarczyło skipnąć tylko jedną noc, bo już wtedy nam 2 fary wpadły, więc
możemy się wybierać do Ancient City. Polecimy do tego, w którym byłam jakiś czas temu, bo nie zwiedziłam go całego, bo za bardzo jestem boi tyłek i po tym jak dorwałam oba trimy, to uciekłam, ale kto wie, może dorobimy się tam płyt, więc lecimy. Znalazłam kanion, przez który weszłam tam ostatnim razem. Jak widzę to miejsce, to znowu przypomina mi się moja rozkmina o tym, że Warden wygląda jak Axolotl na sterydach i tak dalej się przy tym utrzymuje. Znalazłam moją komnatę bezpieczeństwa w Ancient City i rozbiłam sobie tam obóz. Przebrałam się w zapasową zbroję i wzięłam zapasowy ekwipunek i można lecieć. Albo jeszcze nie, bo zapomniałam zaznaczyć spawn point. Teraz możemy lecieć. Namierzyłam pierwszą w miarę bezpieczną skrzynkę, ale uciekłam od niej, bo skończyło mi się widzenie w ciemności. Wypiłam kolejną miksturę w bezpiecznej odległości i wróciłam na miejsce. Łapcie przyspieszenie. No dobra, jesteśmy. Żeby było full bezpiecznie, obudowałam skrzynkę wełną. I co my tam mamy? Płytę, ale nie tą co chcę i szarda do piątki. No to bierzemy fanty i lecimy do kolejnej. Po kolejne skrzynki musiałam już wejść bardziej w głąb miasta, bo wszystko co było z brzegu wzięłam już ostatnio i bardzo mi się to nie podobało. Pierwsza w miarę bezpieczna skrzynka, na jaką się natknęłam, była na wieży, a jej lód to... lipa. W kolejnej trafiła nam się kolejna płyta, czyli Cat, ale tych już też mamy sporo. Tutaj mamy pierwszego strajka, który striggerowałam odpalając OBS-a przy kolejnej skrzynce, więc wesoło. Chyba Warden nie życzy sobie kamer. Tak, wiem, że to przez to, że przypadkowo zdjęłam zbroję i ją ubrałam. Spokojnie. Ale dobra, z obniżoną pewnością siebie czołgamy się do skrzynki, a w niej kolejna niepotrzebna płyta i kawałek do piątki, więc możemy lecieć dalej. Dalej mamy szardy i to samo w kolejnej. Niepokoił mnie trochę brak Otherside, tym bardziej, że jedno Otherside już stąd wyciągnęłam, no ale no. Próbować zawsze warto. Po tej skrzynce się zgubiłam, a koniec widzenia w ciemności mnie nie pocieszał, ale znalazłam sposób na picie potek w Ancient City. Trzeba się zabudować w takim wełnianym kokonie. Dorwałam kolejne skrzynki. W pierwszej był tylko kat, obok drugiej czaszka, którą bardzo chcę, a w drugiej nic, co teraz potrzebuję, więc lecimy dalej. Oczywiście bez czaszki się nigdzie nie ruszam. Na szczęście nie mamy drugiego strajka, więc możemy dalej zwiedzać. Opuściłam sobie dwie skrzynki, bo były zbyt blisko nich shriekery, ale namierzyłam jedną wieżę, która wydaje się być bezpieczna, więc do niej was zabieram. Jak widzicie w tle, trochę drogi mi to zajęło, a czy lód był tego warty? Cóż, sami ocencie. Płyta to nie jest, ale czy mamy na co narzekać? Nie sądzę. I ta skrzynka przypomniała mi o tym, że jest tutaj jeszcze jedno skrzydło, w którym zostawiłam sporo skrzynek, bo tam znalazłam chyba właśnie Trim Silent i potem od razu uciekłam, żeby go nie stracić. I wiem, że blisko było kilka skrzynek, które mogłabym spróbować otworzyć. Co prawda jestem już po drugim strajku, bo dorwał mnie jakiś przy portalu, jak ostatnim razem zresztą. I tam widzę, że jest skrzynka, ale wygląda na niebezpieczną, a jeszcze zostało kilka przede mną, więc ją sobie odpuszczę. Ale otworzymy sobie tą, a w niej nic, więc lecimy dalej. Tutaj wydarzyło się ciekawe zjawisko nadprzyrodzone. Wyłączę wam muzykę, żebyście usłyszeli. Zaryczał Shrieker i powinien się pojawić Warden w związku z tym, tyle, że to nie ja go aktywowałam, więc się tylko odwróciłam, żeby w razie co go ominąć i zobaczyłam to. Coś chyba woda triggerowała sensory i Shriekera. To fajny ten Warden. Znalazłam skrzynkę, która prezentowała się tak, ale i tak ją otworzyłam, bo w okolicy nie było nigdzie sensora, więc Shrieker nie powinien się odpalić i warto było ryzykować, bo mamy Otherside. Po drodze była jeszcze jedna skrzynka, co prawda był przy niej sensor, ale uznałam, że i tak ostatnia skrzynka, więc sobie chociaż pooglądamy Wardena. W razie co.
ale jako, że miałam jeszcze za sobą płytę, której tyle szukałam, to wolałam i tak spróbować zrobić to pacyfistycznie i opłacało się, bo zdobyłam koksa. I potem kusiło mnie to, żeby odwiedzić jeszcze te kilka shriekerowych skrzynek, ale potem przypomniałam sobie o tej zbagowanej wodzie i mojej nowej klawiaturze, więc odpuściłam, bo i tak się przecież już obłowiłam dosyć konkretnie. Wróciłam po ślepemu do bazy, spakowałam się, z shardów zrobiłam nową piątkę, więc możemy je wykreślić i poszłam dumnie je wywiesić w moim ukochanym, interaktywnym teatrze muzycznym, z którego budowy powstał film, więc zapraszam, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Zanim dobiegnę do teatru, to łapcie obiecane odpowiedzi do zagadek. Zagadka pierwsza, czyli zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie, co to takiego, to jest jutro. Zagadka druga, co to jest małe czerwone trójkątne? Mały czerwony trójkąt. Zagadka trzecia, to było to ze Steve'ami? No i odpowiedź jest taka, że jeden wieśniak dostał po prostu jabłko w szalkerze. Zagadka czwarta, jeśli troje dzieci i ich trzy psy znajdowało się pod jedną parasolką, to jak to się stało, że nie zmokło? No to odpowiedź brzmi, nie padało. Zagadka piąta. Kilka osób miało za zadanie przeskoczyć ołówek, który leżał na podłodze. Nikt nie zdało tego zrobić. Dlaczego? No bo leżał przy ścianie. Zagadka szósta. Czy gęś może nazwać się ptakiem? Nie, bo nie umie mówić. Zagadka siódma. Jaki owoc ma nasiona na zewnątrz? Truskawka albo poziomka? Zagadka ósma. Dlaczego nie możesz utrzymać zegara w więzieniu? Bo czas zawsze ucieka. Zagadka dziewiąta. Co znajduje się w środku Paryża? Literka R. Zagadka dziesiąta. Co pozwala przechodzić przez ściany? Drzwi. Zagadka 11. Kiedy księżyc jest najcięższy? Kiedy jest pełny. Zagadka 12. Dlaczego nos nie ma 12 cali? Bo byłaby to wtedy stopa. Zagadka 13. Ile liter ma alfabet? 7. Zagadka 14. Co idzie do góry, ale nigdy nie schodzi w dół? No wiek. Zagadka 15. Który miesiąc w roku ma 28 dni? Każdy. Zagadka 16. Mężczyzna, który stał na deszczu bez parasola i kapelusza, nie zmoczył ani jednego włosa na głowie. Dlaczego? Bo był łysy. Dajcie znać, czy udało Wam się odgadnąć. Pamiętajcie też o słowie klucz. Tak prezentuje się moja ściana płyt. Czekamy, aż Mojang doda więcej. Miejsce jeszcze mam. A z kolekcjonowania czeka nas jeszcze zbieranie rogów, ale to za jakiś czas. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie jakąś łapkę w górę czy coś. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zachęcam Was do subskrypcji. Zapraszam Was na serwer Discord, do którego link macie w opisie. I to byłoby na tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko, papatki!